Cześć, cześć, cześć. Witajcie, kochani. Mamy już kolejny dzień w Ubuntu Studio 20.04.1 LTS. To jest to wydanie KDE. Siódmy już dzień i no jak na razie nie sprawia to kłopotów, ale w takim minimalnym zakresie, to znaczy przeglądarka internetowa, takie no lekkie zadania. To się z tymi czterema gigabajtami RAMu sprawdza całkiem nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o cięższe aplikacje, takie jak Kden Live, no to ja bym był tutaj ostrożny, ale no jakieś takie mniejsze zadania, jakieś takie krótkie filmiki, no to teoretycznie można przy tej ilości RAMu spróbować, ale ostrożnie. No jednak 8 giga RAMu w dzisiejszych czasach, to wydaje się, że do takiego, żeby się nie sprężać, bo można. Przecież na 386 filmy się edytowało czy montowało i tylko po prostu to trwało i trwało. I rozdzielczości były inne i inne po prostu oczekiwania. Nie wymagało się tyle od oprogramowania i od sprzętu, no, ale działało i działało. Także ten, no, jak widać, uruchamia się i to jest wersja wersji nierówna i niektóre są po prostu bardziej stabilne, jeżeli jest ta trzecia liczba. To znaczy 21, to znaczy, że prawdopodobnie to jest ta wersja z grudnia 21 roku i 3, nie wiem, czy to znaczy, że trzecia w każdym razie przekonałem się, że jak zazwyczaj im wyższa ta liczba, tym bardziej stabilny i po prostu mniej błędów te programy zawierają. Composition, effects, color, management, no, i ten interfejs jest fajny dosyć. Ja lubię. Wszystkie lubię, prawdę mówiąc, te programy darmowe do montowania filmików. KDE chyba, na ten Kden Live chyba po prostu najczęściej używam, dlatego że on w tym Ubuntu Studio jest jako jeden. Aha, to domontowałem. Czy to domontowałem? QWinFF? Nie jestem pewien. Czy to było, czy... Chyba w tej starej wersji XFCE to domontowałem, a tutaj jest, no, gapa. No, w każdym razie tak to
wygląda w tym wydaniu. Kiedyś KDE to był mój ulubiony system. W tej chwili bardziej się przechylam na stronę XFCE, ale ta wersja zupełnie fajnie działa i bardzo ładnie wygląda, także będziemy siebie dalej przekonywać do tego. Tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.